Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo, ale bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Valhalla Hills. Będziemy budować kolejne cywilizacje, kolejne budynki, kolejne rozwinięcia, cokolwiek tutaj jest, tego się robi coraz więcej. Mam nadzieję, że podoba wam się równie jak mnie. Od czego powinniśmy zacząć, bo już zapomniałem, jak się grało w Settlersy przez te 5 minut. O matko, mamy tutaj bardzo trudny teren. Zacznijmy od drwala. Drwal jest w chwili najważniejszy. Halo drwalu. Dziękuję. Zaczynamy od drwala. Najlepiej od razu od dwóch. Tu. Okej. Okay. Przyda się również chatka. Chatka, kopulatka, w której będziecie mogli moje słodkie misie pejsia spać. Coś tak czy siak mało to mnie obchodzi, czy wy śpicie tu, czy kurde, pod drzewem. No i warsztat z narzędziami. Najważniejsze rzeczy. Dopóki nie zrobicie tego, nie macie co myśleć o... O, już zachód słońca. W ogóle, jaka góra. Ej, na tym szczycie jest pięknie. Nie? Halo. O, tak. O, tak. Taki kadr bym sobie... Halo, ja chciałem taki ładny kadr. Ej, widzicie, to jest góra. Print screen. Taka piękna. Ja chcę tam lecieć. Ja pierdzielę, tam to wybucha. Łuchuj. Ej, fajnie, nie wiedziałem, że to takie fajne rzeczy można odkrywać przypadkiem. Dobrze, mamy drwala. Drwal będzie nam teraz zbierał bale drewna. Oraz kijki. Bomba! Z jego pomocą będziemy mogli porobić inne budynki. Ale żeby to porobić, te budynki, będą również potrzebne deski z tartaku. Mój tatrak jest tutaj. Czy mamy kamieniołom? No mamy kamieniołom. Kamieniołom się przyda. Kamieniusz! Kamieniuk! Halo, kamień! Kamyk! Kamyk boy! Ale naprawdę jest tu lipa z terenu. Po prostu tragedia. Tragedia, masakra, kał i w ogóle morena. Co? Nieważne. Obóz wojskowy. Obóz żołnierzy. Czym się wyróżnicie? Masowa placówka, w której przybywają żołnierze. Po wybraniu klasy broni rekrutowani są odpowiedni żołnierze. To się niczym nie różni. To, że to jest większe, to jest mniejsze. Znaczy na odwrót. Zbrojownia. Kowal wytwarza lepszą broń. Ale pracę rozpocznie dopiero po złożeniu zamówienia. Ale do tego trzeba dużo więcej. No dobra, nie ma znaczenia. Na chwilę obecną nie ma znaczenia. Warto też wybudować magazyn. Bo czemu by nie? O. Tu. A w dupie z tym. No i tutaj. Magazyny są jak najbardziej na propsie. A to jest tatrak czy namiot? Tatrak. Nie, no drwal. To ja tu. W ogóle tak słabo z drewnem tu jest? No w sumie. Jeżeli drewna było tylko na jeden budynek drwala i... Nie, no oni to te pozaczynali, nie kończyli. Co za dawny. Tak, przyjmij tutaj pracowników. Zróbmy kilka toporów, tak z 5-6, jeden młot, dwa wędki, prosta włócznia, powinno być spoko. Hacza rybacza, też będzie dobra, mi się wydaje, rybacz. O, tu. Okej, okay. No to chyba jakoś nam idzie. W ogóle tak zastanawiam się, bo nie jedno... Kurwa! O chuj! Widzicie, ile tego tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu w jednym miejscu. Jeszcze, kurwa, lodowy gigant. No, lodowy golem. Ale czegoś tu pilnujesz.
Ty ją skarbu pilnuje. Jeszcze jakaś wieża. Ja pierdolę. Mamy przejebane chłopaky. Będzie bardzo trudne. Wytworzyliśmy narzędzia, wytworzyliśmy pierdoły. No będzie trzeba się zastanowić nad o wiele lepszymi rzeczami w naszej małej społeczności. Się zastanawiam, kurde, co to tak wszystko wolno idzie? No ja, kurde, nie mogą skończyć jednej produkcji, bo... Fajnie. Ale na... Co? Tutaj już deski potrzeba? O kurde! Ja robię coś zupełnie złego. Miał być namiot, a nie chata. Mi się popierdzieliło. No to brawo ja. Tu. Tutaj oddelegowujemy. Najważniejsze, żeby porobili ten najważniejsze te. No. I tyle w temacie. Turid! Uta! No, moje maluchy, mój. Jezus. Ale to jest trochę takie irytujące. Oni wszystko zaczynają, ale nie kończą. Przyspieszmy, bo to już jest kurde farsa. No to prawie jak ja w pracy. Zacznę, ale nie skończę. A bo trzeba za mnie kończyć. W zasadzie to tak nie jest, bo po prostu sam wszystko robię. Nie, no. O! Mamy kolejnego drwala. Drwal jest bomba. Tutaj skrzynka z zapasami jest. Kolejna skrzynka z zapasami jest. No więc bombastycznie. Dobra, możemy dostarczyć jeszcze jedną osobę jako dostawcę. Okej. Okej, drwal wszystko naparza, więc wróćmy do... Co jest? A, wędka. No dobra, zaraz się zrobi. Co daje ognisko? Przytulne ognisko, przy którym bezrobotni wikingowie rozmawiają o przyjemnościach. Tajemnicie tutaj. O. Jeden drzewno, jeden kamor. No i spoko. Gdzie mogli rozmawiać o waszych przygodach, o tym jak ostatnio któryś z was zabił wielkiego lodowego kutanga. Kurwa, te piedestały. No to jesteśmy troszeczkę w dupie z terenem. To będzie bardzo uciążliwe. Mamy kamieniarza? Nie. No dobra, no to tutaj. Tutaj też jest kamień. Ja wiem, że będziecie napierdzielać. Łoch, 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 łoch. No w ogóle fajnie wyglądają te budynki, te piedestały, to wszystko. To ma nawet sens, ukształtowanie terenu, to, że jest trudniej, bo... Kurczę, no, jakby tak patrzeć. Zazwyczaj starano się robić... nie powinno się nazywać piedestał, tylko... Nie fortyfikacje, nie umocnienia, kurde... Fundamenty. Powinno się robić takie fundamenty pod każdym budynkiem, żeby nie osiadł, się nie zawalił i był stabilny. Więc takie fundamenty drewniane też są spoko, bardzo fajnie to nawet wygląda. Bardziej... Under construction. Spoci. Mamy tu... O! Drzewna sporo. Można o wiele więcej... O kurwa mać. I to mnie wkurza. Że trochę za mocno, no nie, trochę cofnę do tyłu i od razu mnie wypierdzieli gdzieś w pizdu daleko. Zrobiłem ten tatrak? Nie. Masz tą wędkę do cholery jasnej? Jest wędka, fajnie. Zrób jeszcze jedną wędkę. A, nie, już masz robić wędkę, więc okej. Ty. Elgrim, halo. Elgrim, jesteś. Jedziesz po wędkę, co? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. O, co bym wam tutaj jeszcze, kurde, owoce pozbierali? Wariaty.
Też jest zajebany? Nie. A warto poprzenosić tutaj rzeczy. Jest naprawdę spoko. Abyście tutaj coś przynieśli. Nie. Nej. Nej. Ale się oni obijają! To trochę może być irytujące. Nie kręcą się jak smród w gaciach. Chyba, że ja jestem geniuszem i właśnie odkryłem coś, czego co dawno powinno zostać odkryte. Że nie ma ludzi do pracy. Ma! Tak. To chyba było to. No bo jeszcze nie zbudowaliśmy tego. Prawda. Dlatego trzeba zrobić jeszcze wymiot. Masz tu wymiot. I napierdalajcie, bo mnie tutaj już kurde szlak trafia. Ja chciałbym. Kurczę, gdzie tu można było zrzucać tych kretynów? No gdzieś było. To chyba nie było tu. Ale wy nie chodzicie tak daleko, bo jeszcze was zabiją. Jep. Dobra. Skoro i tak nic nie robimy, porobię wam drogi. Kolejna rzecz, która trochę mnie irytuje, to fakt, że bardzo często tutaj jest problem, gdy chcesz coś połączyć i klikniesz na postać. No, i bomba. Mr. Bombastyk. A faktycznie szybciej zapierdalają. Chore pojemy. Pomóż. Bo to jest kurde obijanie się bardzo mocno. Whee! Spadające! Halfred. Masz trochę honoru, tylko troszeczkę, tak. O. Dobra, pytanie. My chcemy teraz robić wojo, nie? To kosztuje 2, to kosztuje 4. Można zrobić to gdziekolwiek. Chyba, że po raz pierwszy spróbujemy złożyć ofiarę. To też by było fajne, bo byłaby to jakaś inna opcja. Nie? Chyba nie. Przecież wiem, że i tak wy chcecie rozlew krwi. Nie? Jej, to jest przytulnie, miło, nawet nie zmarzniecie. Znudzony. Jezu, jak nie masz kolegów, to się nie dziw. Dobra, rybak zbiera. O. I znowu was przyspieszyć. Ile można czekać, aż coś kurde w końcu zbudujecie? Tatrak! Pięknie. Dwie osoby do tatraku. W ogóle jak tam nasze te zasoby? Prosty topór, młot. Wszystko działa. Kamieniarz też powinien mieć swój młotek. I bomba. Okej. Okay. Chyba wszystko mamy powybudowywane. A co za tym idzie? Trzeba będzie zrobić w końcu zbrojownię. Chyba będzie najprościej tutaj. I najtaniej. Chociaż boję się, że właśnie zrobiłem fail of the year, bo powinienem zrobić tego kamieniarza, jako samego kamieniarza. Kamieniak. Co jest? Czemu on jest czerwony? Kurwa mać. Ech, mnie to troszkę irytuje. No, ale w końcu mamy duży namiot. Aha. Albo deska? Mamy deski, no przynoście je.
To już mnie drażni. No, masz deskę. Kij. Jest ta deska, zrobisz, będzie. Co? E? Halo? Wszyscy? No zostaw, dostarcz ta deska, do cholery jasnej! Tak, bardzo dobre dysponowanie ludźmi. Muszę się chyba nauczyć trochę inaczej to robić. Dobrze! Mamy więcej miejsc, mamy więcej domków, jest ok. Też wy możecie zacząć robić coś bardziej konkretnego niż popierdalanie bez sensu. Myk. Myk jest. Myk jest. Myk jest. Ok. Zrobiłem wam tak kurde podraną drogę, że będziecie zapierdziać 3 razy szybciej. Easy peasy. Wow, dostałem wiadomość. Sorka, moje dziewczę pisało. Moja baba. Okej, okay, no to mamy tutaj pobudowane pierdolety. Tylko nie mamy takich rzeczy najważniejszych. Tutaj nie mamy tego. Ten nie mamy tego. Co tu potrzebujesz? Nic? No, w sumie przydałby się kamieniarz. Panie kamieniu! Kamieniuk! Co to jest? Bal drzewny. No, przyda się jak najszybciej go wybudować. Jakby nie patrzeć. Oni kradną ryby! Wy nie na żartę, sukinsyny. W sumie? Może trochę brakować jedzenia. Zrobimy kolejnego. Chociaż... Czy nie miałoby teraz trochę więcej sensu zrobić tej farmy pszenicy? No, tych desek to chyba mamy troszkę sporo. No. Robi... O kurwa. Ale zobaczmy, warto rozwijać się w tej grze, więc sprawdzimy dokładnie, co tutaj można uzyskać przy pomocy pana. Jak on... Kurde, ja nawet zapomniałem, jak to się nazywa. Pana farmera. The farmer. The farmer. Farmer. Skoro już nie mamy problemu z tym, to można wybudować większą patę. Myk. I zrobimy wam ognisko, żebyście się nie musieli męczyć. Tutaj jedno, o takie ładne. Ogniska są fajne. I będziecie mieli jasno. Tutaj też ognisko. Patrzcie, jak ja o was dbam, moje małe misie, pysie. Słodkie trójcie, trójska, buzie! Tak naprawdę wami gardzę. Przyspieszmy ich opierdalactwo. Skupił się na tym, żeby tutaj te 3 osoby dostarczyły jak najszybciej te elementy. Buduj, 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 buduj. Się tak zastanawiam. Czy tutaj głód jest naprawdę problematycznym efektem? O, chyba jest. Co tutaj zrobili? O, podnieśli. A czy chyba, że fundament? Nie, zmęczenie. Kurde. Jestem ciekaw, czy oni mogą mi umierać z głodu. Wiecie, jak nie pomożecie, to będzie lipa.
Ej, to jest już zbudowane, to zajebiście. A tutaj co się robi? Jest zbrojownia, której no, musimy poczekać. Ciebie mogę oddelegować, bo nie mamy tego kamienia. Teraz będzie kamień, więc tutaj możemy go oddelegować. Tutaj innego. Myk, okej. Czyli jesteśmy już troszeczkę bardziej na plus niż na minus byliśmy wcześniej. Powiedzcie mi, moje słodkie lamociągi. Co tutaj... O kurde. Ja chcę zobaczyć właśnie, jak to będzie działać. No to może być nawet tak, że ten cały obszar, który był zaznaczony, będzie zasiany. I wtedy by było naprawdę kiepsko, gdybym tutaj coś postawił. Dobra. Halo, pokaż mi, jak ty działasz. Nie widzę, żebyś coś potrzebował, ale... Aha. Siedzisz dookoła tak na jolo, czy jak? Tutaj zbudujemy. Stała dostawa zdrowego pożywienia. Wikingowie są zawsze głodni, więc potrzebujesz stałego źródła pożywienia. Zwierzyna i ryby skończą się, więc jak najszybciej musisz zacząć samodzielnie produkować jedzenie, inaczej wikingowie będą głodować. Możesz na przykład zacząć wypiekać chleb. W tym celu najpierw zbuduj farmę, która będzie dostarczać ziarno na młyn. W młynie ziarno zostanie przemienione na mąkę, z której piekarz wypiecze chleba. Bomba. Tylko no mi już tutaj miejsca troszkę brakuje. Więc zrobimy w ten sposób, okej. Okay. Staramy się zabrać mu jak najmniej miejsca. Pyk. 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 No, jest gites. Jest git majonez. Jest na luzaku. Czy ty, kurde, czegoś nie potrzebujesz? Okej. Okay. Topór. Moje boje. Chyba trzeba porobić te proste topory. Tak? 5. 5 porobimy prostych toporów. Zawsze się przyda. Jak ci idzie kamorowanie? Robisz krzemienie i kamienie. Fragment kamienia. No, masz jednego już dostawcę. To jest dziwne, że nic nie... No masz. 16 i tego. No to o co chodzi? Aha, no już dostajesz. Chyba, że przypiszemy ci jeszcze jednego dostawcę. No wtedy będzie troszeczkę szybciej. Tutaj się musimy niestety wstrzymać. Farmer Björgulf. Nie. Pan MacBjörgulf farmę miał, i ja, a na tej farmie pszenica siał, i ja, o kurwa, halo, nie, fight my warriors, bicie, o kurwa, to będzie wpierdol, ale taki nieziemski, bicie ich, z pięści! Myk! O kurwa. Nie macie szans! Nie mamy szans! Umierają! Pierdole! Czemu oni się tu zapuścili? Kurwy. Czemu nie mają tyle żyć? Umarł. Nie! Halfred! Żyj, pączku! Malutki! Idźcie tutaj. Cofajcie. Retreat! O pierdole.
Coward! Uciekaj, downie. Dobra, część z nich sobie poszła. Znudziliście się, tak? No pewno. No weź, no dajcie spokój. Głupie kurwy. No. I poszli w pizdu. A! Frida! Dobrze, bardzo dobrze, wiem o co ci chodzi. Chcesz odwrócić ich uwagę. Ło, bardzo dobrze, Frida! Bardzo dobrze, odwracaj ich uwagę. No wcale to nie jest tak, że się boisz i zaraz umrzesz. Nie. Kurwa macie. Jak słabo. Oni są pewnie mega głodni. Brakuje jedzenia, zaatakowano. Brak broni. Czemu nie ma broni? Broniu! Kurde. No, przestań ciągle mnie odsyłać tak w chuj daleko. Kurwa. Tak. Dobra. Zobaczymy, co się stanie z naszą magiczną wioską w kolejnym odcinku, bo ten już mam 26 minut. To jest moim zdaniem taki dobry czas. Więc serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.